120 milionów na północno-zachodnią obwodnicę Raciborza. Ostatnie w tym roku posiedzenie radnych w ratuszu. Dobry wieczór, jest czwartek 23 grudnia. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości raciborskie. Informacje o decyzji rządu co do przekazania środków na budowę zachodniej obwodnicy przekazał podczas swojej wizyty w Pszczynie premier Morawiecki. Później dobrą informacją podzielili się także prezydent Raciborza oraz starosta powiatu raciborskiego. Rząd przyznał ponad 4,5 miliarda złotych na dofinansowanie 51 obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowa infrastruktura powstanie w ciągu dróg wojewódzkich. W tym rozdaniu środki popłyną także w stronę Raciborza. Będziemy mieli odcinek obwodnicy tak zwanej północno-zachodniej w odcinku od Rudnika do Żerdzin. I wsparcie tej inwestycji będzie na poziomie 72 milionów przy całościowym budżecie na poziomie 120 milionów. Ta inwestycja, której pozytywne skutki będzie mógł odczuć cały region, o czym w towarzystwie senator Ewy Gawędy i prezydenta Raciborza Dariusza Polowego mówił poseł Bolesław Piecha. Ta inwestycja oczywiście jest rozłożona na określone etapy. Koordynował to i musi to koordynować, żeby spięło się z tą drogą słynną Raciborz-Pszczyna pan prezydent. I ona doskonale skomunikuje tą część pracodawcy, potężnego pracodawcy, jakiej są Ekookna i Kornice, z tą częścią Śląska do jazdy do autostrad i tak dalej. Dzisiaj wiadomo, że Racibórz, podobnie jak wiele miast naszego regionu, ma ogromne problemy komunikacyjne, bo część tych traktów, głównych traktów, ciągów komunikacyjnych przejeżdża przez centra miast. Ani Racibórz nie jest specjalnie przewietrzony, ani Rybnik nie jest specjalnie przewietrzony, ani Żory, które są typowym miasteczkiem średniowiecznym, wymagają niestety budowy obwodnic. Budowa obwodnicy nie tylko poprawi komfort podróży, ale także zwiększy bezpieczeństwo w bezpośrednim centrum miasta. Ten transport ciężki zostanie wykluczony tutaj z miasta i pojedzie wokół obwodnicami, co jest bardzo ważne tutaj dla mnie jako senatora z tego terenu. A przede wszystkim ściągnie tutaj do nas inwestorów, dla których te obszary, te tereny będą atrakcyjne. Na inwestycji skorzysta nie tylko sam Raciborz, ale cały powiat raciborski, dla którego to kolejna okazja do rozwoju. Teraz tylko czekamy na realizację tak ważnego przedsięwzięcia, bo myślę, będzie miało znaczący wpływ na poprawę właśnie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o Raciborz, jeśli chodzi o nasz powiat, ale i stworzy, myślę, nowe warunki do rozwoju gospodarczego całego powiatu, w tym poszczególnych gmin. Wstępna koncepcja oczywiście była już omawiana, teraz przyjdzie czas na faktycznie realizację, czyli przygotowanie całej dokumentacji i myślę, że tutaj tak jak powiat deklarował, bo takie deklaracje padły zarówno ze strony Ekookien, jak i naszej, będziemy starali się wspólnymi siłami dążyć do tego, żeby ta obwodnica właśnie powstała. Teraz rozpoczną się prace nad dokumentacją, by później inwestycja mogła służyć nie tylko mieszkańcom regionu. Wczoraj odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie miejskich radnych. Zobaczmy, jak przebiegła kończąca 2021 rok sesja w magistracie. Sesję Rady Miasta Raciborz otworzyła jedna z ważniejszych tego dnia – uchwała budżetowa na 2022 rok. Następnie głosowano w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Najbardziej żywą dyskusję wzbudziła propozycja zakupu działki przy Ogrodowej Odpoczynkowej za kwotę 2 milionów złotych. Przypomnijmy, że miasto sprzedało działkę w 2007 roku za kwotę 1 200 000 zł. Ostatecznie prezydent ma podjąć rozmowę z obecnym właścicielem terenu. Radni poza budżetem pochylili się także nad strategią miasta do 2030 roku. Podjęto także decyzję m.in. o strategii rozwoju Raciborza, sprzedaży nieruchomości przy ulicy Starowiejskiej 50, a także powołano Radę Muzeum. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
W dzisiejszych Wiadomościach Raciborskich to już wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego.